takie spotkania jak to dzisiejsze na pewno budują charakter tej drużyny, którego jest już i tak bardzo wiele. Pokazaliście dzisiaj po raz kolejny walkę o tą ekstraklasę dla Bielska i wyszarpaliście to zwycięstwo. Ja bym powiedział inaczej, my ostatnio trzymaliśmy się, byliśmy bardzo blisko tego celu, który osiągnęliśmy dzisiaj i po prostu tam się nie udawało. Wiedzieliśmy, że w końcu musi przyjść ten moment, którym gdzieś tam się wszystko zwróci. Dzisiaj mocno za to zapracowaliśmy i myślę, że okej, może jakaś tam lekka przewaga Lecha w tym boisku była gdzieś tam optyczna, ale my jako zespół bardziej chcieliśmy ten wynik dociągnąć i dlatego zapracowaliśmy sobie na te 3 punkty. No właśnie, od początku spotkania pod Beskidzie przynajmniej optycznie wyglądało na drużynę bardziej aktywną, bardziej więcej po prostu walczyliśmy. I z przekroju tego całego spotkania chyba to zwycięstwo dzisiaj zasłużone tak w 100%. Tak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że nam się bardziej chciało dzisiaj niż Lechowi. Oni chcieli troszeczkę ładniej grać w piłkę. My żeśmy po prostu musieli się przeciwstawić trochę walką innymi walorami i tymi, którymi gdzieś tam staramy się cechować. Tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś ostatnie mecze nam to gdzieś częściej odbierało w ostatnich minutach. Dzisiaj piękny strzał Marko dał nam 3 punkty, ale jako zespół, nie tylko ci, którzy się wystąpili na boisku, ale cały zespół i cały sztab, który przygotował się do tego spotkania, zapracował na to, że dzisiaj troszeczkę kamień z serca nam spadł i mamy chwilę oddechu, mamy troszeczkę spokojniejszą głowę przez chwilę, ale nie zapominajmy, że to jeszcze nie jest koniec, mamy 3 spotkania do końca i w tych 3 spotkaniach chcemy utrzymać Podbeskidzie w Ekstraklasie. Właśnie tak jak wspomniałeś, 3 spotkania, 3 finały na dobrą sprawę. No ale myślę, że z takim zaangażowaniem jak dzisiaj, to ten cel, który sobie założyliśmy przed tą rundą, przed tym sezonem, powinien zostać zrealizowany. No, 3 finały, no po prostu taki jest terminarz w tej chwili. Zostało nam 3 spotkania, okej, może z, jak to ktoś by powiedział, trudny terminarz, no ale to już nie ma znaczenia w tej chwili, więc my musimy po prostu wyjść na boisko i zrobić taką robotę, jak zrobiliśmy dzisiaj, niezależnie czy będziemy grali w Gliwicach, czy będziemy grali tutaj z Wisłą Płock, czy w ostatnim spotkaniu na Legii w Warszawie, więc to już nie ma znaczenia. W tej chwili po prostu zespół pod Beskidzie musi po prostu wychodzić na boisko i od pierwszej do ostatniej minuty dawać z siebie wszystko i po prostu przeć i walczyć o 3 punkty i wierzymy mocno w to, a widać po nas, że jednak ta wiara jest bardzo, bardzo duża w nas wszystkich, że Podbeskidzie w przyszłym sezonie będzie występować na poziomie Ekstraklasy.